pozwie dochodzimy przede wszystkim zaniechania naruszeń dóbr osobistych, które mają miejsce w ośrodku w Gostyninie. Z informacji, które uzyskaliśmy od klienta oraz informacji, które są dostępne w publicznych raportach, między innymi przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich, wynika, że te warunki są bardzo trudne. Oprócz tego, że panuje przeludnienie, łamane są prawa człowieka, naruszane są dobra osobiste osób przebywających w ośrodku. W szczególności łamana jest tajemnica korespondencji, wykonywane są bezprawne rewizje osobiste, również nie jest zapewniona adekwatna opieka medyczna. To są te kwestie, które powinny się zmienić już w tej chwili i wnosimy również o zabezpieczenie roszczeń w ten sposób, aby w czasie trwania postępowania już nastąpiły zmiany w tym zakresie. Oprócz tego dochodzimy również adekwatnego zadośćuczynienia za te krzywdy, które zostały wyrządzone naszemu klientowi do chwili obecnej.